Cześć, witam serdecznie, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Hardcore Border. Jak widzicie, zbliża się poranek, więc za chwilę poszerzy nam się świat o kolejne trzy kratki, bo takie są zasady naszej granicy. Tak jest, rozpoczyna się nowy dzień, granica świata się przesunęła. Granica świata powinna być się przesunęła. Źle przetłumaczyłem w plikach, muszę to poprawić, widzę. Ale, tak jak widzicie, świat nam się powoli powiększa co jest mega mega fajne, bo być może niedługo dotrzemy do zwierzątek. Jeszcze jesteśmy chyba za daleko, bo moglibyśmy je zwabić pszenicą, co akurat tutaj widzicie, że troszeczkę nam podrosła, ale jeszcze są chyba za daleko. W ogóle nie wiem, czy przez barierę to będzie działało, ale zobaczcie, ile tam jest zwierzaków, nie? Ile tam jest zwierzaków. Jak my byśmy mogli e, się tam dostać, to już byśmy mieli łóżko, już moglibyśmy łatwiej przetrwać, bo przypominam, że to jest świat hardcore, co widać zresztą tutaj po serduszkach. E, no i jak zginę, to niestety się nie odrodzę, tylko stracimy ten świat. I tutaj, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku e, już e, troszeczkę rozbudowałem naszą bazę i zacząłem. Układać sobie rzeczy. Tu widzicie, że mamy wszystkie takie bloki, które mogą nam się przydać gdzieś w budowaniu, chociaż już przetworzone, chyba zostawię tu sobie. Weźmiemy te surowe, że tak powiem, bloki, zostawimy do obróbki. Wiaderko, że będziemy polować na, na wodę, no bo musimy to w końcu znaleźć. I gdzieś byśmy mogli schować jeszcze te bloki, e, o takie, które gdzieś tam też do budowania mogą nam posłużyć, ale niekoniecznie. Kurczę, jakby to ustawić? Może po prostu tu, a może po prostu, żeby to było blisko. Tu nie postawimy, bo mamy tabliczkę. No, to może tak osobno póki co zrobimy w ten sposób. Dobra, przetworzone tutaj póki co, później może to się przeniesie, ale nasze obozowisko, tak jak widzicie, jest gotowe. Nasza pszenica też rośnie, co jest bardzo, bardzo fajne i cały czas będę tutaj podchodził, pewnie dzisiaj ze 150 razy, żeby zobaczyć, czy któreś zwierzątko nie zapędziło się tu w naszą stronę i czy nie. E czy nie podejdzie na tyle blisko, żebyśmy mogli je zwabić? I jeszcze zobaczymy sobie też różne narożniki. Z tej strony żadnego zwierzaka nie ma. I z tamtej strony chyba też nic, nic, nic tu nie ma. Nic, nikt nie podejdzie. Te drzewa jakoś takie bardzo niskie. Myślę, że tym trzeba się zająć. Właśnie. To zdobędziemy trochę drzewa, oczyścimy trochę okolice i też no, zdobędziemy troszkę surowców, ale dzisiaj być może no, albo by się udało troszkę więcej żelaza zebrać, albo być może by się udało tą wodę w końcu w podziemiach znaleźć tutaj myślę, że to muszę troszkę sobie wygładzić, żeby już nam trochę lepiej pasowało i musimy też zasadzić kolejne drzewa. Ca całe szczęście, jak widzicie, mamy sadzonki, bo ostatnio tych sadzonek wypadło nam mało, nie? Wypadło nam mało. Także dziś na pewno też zejdziemy sobie do podziemi. E Chciałem Wam na pewno podziękować bardzo, bardzo za e ostatnią aktywność, za to, że piszecie pod ostatnim odcinku z serii Surwiwalu, że nie możecie się doczekać kolejnych odcinków, to znaczy, że oglądaliście mój odcinek do końca i że, i że bardzo, bardzo one Wam się podobają, za co jestem mega wdzięczny. Mega wdzięczny i cieszę się, że te odcinki Was wciągają i że właśnie nie możecie się doczekać kolejnych. To jest mega dla mnie budujące i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. I myślę, że już chyba niebawem przyjdzie czas, żeby sobie zrobić jakiś dobry, dobry live po prostu. Dawno już nie robiliśmy live'a, abyśmy mogli sobie się spotkać, pogadać. Mogę poodpowiadać wtedy na Wasze pytania. Jeśli chcielibyście jakiś live w najbliższym czasie, no to piszcie oczywiście w komentarzach pod tym odcinkiem i spróbujemy to sobie zorganizować na dniach. Prawdopodobnie dopiero po weekendzie, w przyszłym tygodniu, ale byśmy mogli sobie to zorganizować. A, dobra, już kończymy z tym drzewem ostatnim, takim mikrym. Te mikrodrzewa nam nie są potrzebne. Ok, zobaczcie, mamy 7 sadzonek dębu, a drewno mamy zebrane tropikalne. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Nie wiem, czemu to tak wyglądało, ale możemy teraz sobie tych kilka drzewek. Zasadzić gdzieś, gdzie jest dużo wolnego miejsca, bym chciał to zrobić, i myślę, że zrobimy sobie oto tutaj. Ok. No i w ten sposób, dzięki temu, będziemy mieli dużo, dużo miejsca. Czy my mamy coś do jedzenia? Nie mamy nic do jedzenia, i nam to niestety poważnie z tego względu spada. Jedzenie, a bo ja zapomniałem, że to przecież ten nasz hardcore. Ja tutaj sobie biegam, skaczę, tego typu rzeczy robię, a nadal. Nie mamy jedzenia. Jeszcze przed chwilką przerwy, pauzy idziemy zobaczyć do narożnika, czy żadne zwierzę nie podeszło na tyle blisko. Niestety nie. Niestety nie. Nie, zba, nie zwabimy tutaj nikogo jeszcze e, tą pszenicą. Także musimy zrobić sobie e, chlebek. Chlebek nam będzie potrzebny. Gdzie my tutaj mieliśmy to? Tutaj mieliśmy. Ok. Chlebek, jeden tylko, no trudno, ale to zawsze coś. Najemy się troszeczkę. Okej, okay. tą pszenicę też widzicie, że tu co chwila jakaś rośnie. To bardzo fajnie. Możemy to sobie odłożyć, moglibyśmy zrobić drugi chlebek, ale też kurczę potrzebuję tej pszenicy, żeby zwabić te zwierzątka. No i musimy uważać, bo już nocą są fantomy, nie? Ostatnio je pokonaliśmy. Ale już się pojawiają i przydałoby się wełna i łóżka, i trochę więcej przygód kolejnych. Ale na chwilę obecną lecę chwilę pod ziemię, pokopiemy, zobaczymy, co uda nam się znaleźć. No i zaraz do Was wracam i być może uda nam się znaleźć tą wodę, żelazo, albo sobie coś tutaj dobudujemy, albo być może uda się zająć zwierzakami. Jak słońce zajdzie, wzejdzie nowy dzień i poszerzy się trochę granica, to być może damy radę do nich się zbliżyć. Chociaż wiecie co, zanim pójdziemy pod ziemię, jednak troszkę się tu przygotujemy, bo jak wyjdę z podziemi i znowu będziemy mieli nad głową fantomy, no to to może być dosyć niebezpieczne, więc myślę, że trzeba tu zrobić mały daszek. Trzeba tu zrobić mały daszek, tak, żeby porządnie się zabezpieczyć przed tymi fantomami. Można powiedzieć, że zrobimy sobie takie wejście. Do kopalni, po prostu, i teraz tak. Raz, 2, 3, 4, 5 w ten sposób, i tutaj też 2, 3, 4, 5, i tu będzie trzeba to postawić. Zaraz pochodnie sobie odłożymy, i dzięki temu tutaj mamy kolejny narożnik w ten sposób, nie? I myślę, że tak byśmy mogli to sobie zbudować, jakoś oczywiście póki co swobodnie, mocno. Prowirzorycznie, no ale też, mając tak mały świat, bo ta nasza granica poszerza się co noc o tylko trzy kratki w każdą stronę. No, to mając tak mały świat, ciężko oczekiwać tutaj e, czegoś porządnie zbudowanego, nie? Porządnie zbudowanego, i teraz jeszcze myślę, żebyśmy mogli to zrobić troszkę inaczej. Zaraz zobaczymy, co tu możemy z tego zrobić. No właśnie, e, może skorzystamy. Z tych bloków i połączymy to sobie jakoś z drewnem, ale zrobimy w ten sposób, żeby granica była jednak twardsza. Tak sobie dookoła postawimy tutaj rusztowanie. O, zabrakło, no proszę. I zaraz zbliża się noc, więc będzie trzeba uważać. Będzie trzeba uważać i trzeba się pospieszyć z tym naszym dachem, żeby nic tutaj się. Nie wydarzyło głupiego, żebyśmy na trzecim odcinku naszej serii nie skończyli w ten sposób, i teraz zajęlibyśmy się dachem, i to trzeba zrobić szybko. I myślę, że tu zrobimy wszystko z drewna. Póki co, oczywiście, tak na razie. I czy 18 nam tu starczy tych? A starczy na pewno, myślę, tak jest. Mhm. W ten sposób. I czy one tu będą w stanie wlecieć, czy nie? O to jest pytanie. Może jeszcze jakbyśmy zrobili kilka płotków. Czy ja zdążę to zrobić. Okej, okay, kilka płotków w ten sposób. Okej, okay, tak żeby dodatkowo się troszkę zabezpieczyć. O właśnie. Bo już tutaj. Oj, coś chyba źle zrobiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu powinien być dach. No dobra. Tu powinien być dach. Taki 5x5 5 miał być zrobiony. Ale okej. Okay, już słyszycie, że gdzieś są, prawda? No ale całe szczęście. Jestem schowany pod daszkiem. I zobaczymy. Polecą jakoś do nas? Tak, chyba do nas przylecą. Ok. Będzie to chyba trzeba zbudować jakoś inaczej. O, bo tak jak widzicie... Ja nawet nie mogę go zaatakować. Okej, okay, tu mogłem. No dobra, ale być może będzie to trzeba zbudować inaczej. Chociaż jak widać, troszkę się to udaje. Ale być może ten dach będzie musiał być lepszy. No nic. Lecę w takim razie chyba pod ziemię, troszkę pokopię, żeby ta noc minęła i być może uda nam się zwabić wtedy zwierzęta. Okazuje się, że ten daszek, mimo wszystko, dosyć fajnie spełnia swoją rolę. Bo zobaczcie, wychodzę. Źle go w ogóle trochę postawiłem, bo nie zasłania mi wyjścia, ale dzięki temu, że wychodzę, no tam akurat się zablokował od drzewo. Ale wychodzę, mogę schować się tu z powrotem, i one będą tu do mnie przylatywały. One będą tu do mnie przylatywały. Zobaczymy, pokażemy się. On mnie namierzy, leci do mnie o właśnie i wlatuje tu pod daszek i zobaczcie, ja go sobie mogę tu spokojnie zaatakować nie? tylko muszę się schować oczywiście pod schodami o, on znowu leci, ja się chowam wleci tutaj, bo akurat leciał nie od tej strony więc nie wiem czy tu wleci o, i teraz zobaczcie, on mnie widzi leci do mnie, ja się troszeczkę chowam i pach, mamy dziada i udało się bardzo szybko go pokonać. Czy jest jeszcze jakiś? Chyba nie. Mamy nawet membranę, kolejną. I kolejną pszenicę. Więc możemy sobie zrobić jeszcze jeden bochenek chleba, słuchajcie. I dzięki temu, być może, troszkę się podleczyć. Nie, no bo to, to możemy sobie zostawić. Membranę możemy sobie zostawić. Bloki te do budowania póki co. Też możemy sobie zostawić to już przetworzone. Zjeść chlebek, chociaż w pełni niestety się nie najemy. No i teraz w końcu mogę iść pod ziemię. No dobra, nie wiem czy to słyszycie, ale na pewno widzicie tu w rogu. Jest szkielet klekocze, zombie harczy, nietopes, szpiszczy, enderman burczy, e, same odgłosy. Mobów, mobów agresywnych, na które nie jesteśmy przygotowani, więc będziemy musieli bardzo mocno uważać, ale z drugiej strony być może będzie to jakaś jaskinia, gdzie może znajdziemy wodę, może znajdziemy coś ciekawego, w końcu by się coś przydało, nie? Teraz idzie to bardzo, bardzo mozolnie kopanie, bo. Niestety, już trafiliśmy na łupek i idzie to dużo wolniej. A żelaza jeszcze nie mam zbyt dużo, więc yy, niestety, niestety wygląda to jak wygląda. I yy, idzie mi to bardzo, bardzo mozolnie. Dziękuję za Wasze podpowiedzi też na Discordzie, w komentarzach i tak dalej: co tutaj zbudować, co tutaj zrobić sobie w tym naszym e, świecie hardcore border. Czyli takiej wyjątkowej serii, nazwijmy to, bo powiedzieliście między innymi to, że nie muszę robić tego schodami wszędzie. Tylko pytanie teraz, czy ja zrobię tutaj łagodnie przejście z tego, żeby, żeby tak to wyglądało, bo powinno to wyglądać, chyba że tu sobie znowu zrobimy takie wejście bokiem. O, jakoś tam możemy troszkę porzeźbić, słuchajcie. Ale o co chodzi? Chodzi o to. Tu sobie zrobimy tak bokiem. OK, tu będziemy mogli sobie wskoczyć. Później to sobie naprawimy, ale na razie się tym nie kłopoczemy. Ale zrobimy sobie w ten sposób. Będzie to zdecydowanie tańsze, że. O, już nam tutaj chyba sikiera zaraz wysiądzie. Mamy jeden pełny blok. Pół blok. Nie, nie tak wyglądało to. Tak żebym nie musiał skakać. Widziałem, że na Discordzie podsyłaliście mi pomysły, jak to robić, żeby z pół bloków i nie trzeba było skakać. No ale teraz. O, jest granica przesunęła się. Zaraz wyskoczymy zobaczyć zwierzątka, ale tu będę musiał skakać wokół jednego bloku, żeby to robić. Hmm. Tu blok. Okej, okay, czekajcie. Tu, to, tu powinien być pewnie pełen blok. Na rogach. Tu pół płytka. Tu powinien być pełen blok, i tu znowu ja to trochę odbuduję. Pół płytka, tak jest, i wtedy będziemy mogli sobie jeden blok. Tu pół płytka, dobra. I teraz w ten sposób można to zorganizować, ale faktycznie będzie to gęstsze dużo. To ja chyba jednak, dziękuję za pomysł, ale ponieważ już poszedłem w kierunku schodków, to chyba zachowam to. W formie schodków, żeby już nie musiał tego wszystkiego przerabiać, bo to będzie bardzo, bardzo czasochłonne. Więc chyba zrobimy sobie to w formie schodków dalej również. No a tutaj trzeba znaleźć ciekawe, czy zaraz trafimy na tą jaskinię, bo już słyszę te odgłosy bardzo, bardzo wyraźnie. Odgłosy bardzo, bardzo wyraźnie i przydałoby się trafić. To teraz jak tu jest tyle mobów gdzieś, to znaczy, że prawdopodobnie mamy dużą jaskinię. No i jak to zrobić? Z tej strony gdzieś chyba, co? Jak to zrobić? Żeby. No nie wkopać się, nie? Zobaczymy. O! Okej, okay, mamy jakąś jaskinię. No i właśnie. Teraz. A nie mamy już sikiery praktycznie. No właśnie. Więc trzeba wyjść, słuchajcie, trzeba się przygotować, zobaczyć, czy być może są już owce i będziemy działać dalej. Ale ojojoj. Oj, oj. No właśnie, i tutaj jeszcze tarcze mamy, mamy. No dobra, ale najpierw idę do góry się do tego przygotować. O, i jak ładnie pada deszczyk, więc mamy podlaną pszenicę, więc jak widzicie, ona też i szybciej rośnie. Zobaczymy sobie, znowu idziemy wspólnie na narożnik. Zobaczymy, tu też muszę sobie porobić jakieś schody, żeby tak nie skakać. Oj, krówki już bardzo blisko. Ech, idzie krówka, zobaczymy, czy będziemy mieli. Ona da radę przejść przez barierę? Nie da rady przejść przez barierę. Armagedon. Czyli co? Musimy liczyć. Mogę cię uderzyć? Nie mogę cię nawet uderzyć. Musimy liczyć na to. I tam nie mogę nic zrobić, więc zapewne nie mogę też nic postawić za barierą. Tak, nie mogę nic tam postawić. Czyli musimy liczyć na to, że zwierzęta zespałnują nam się w środku. Albo. Czekajcie. A, też nie. Albo będzie się poszerzała granica, która akurat złapie to zwierzę. No to mi utrudnia mocno w takim razie pracę. Słuchajcie, to mi utrudnia mocno pracę. No ale nic, idźmy się przygotować do podbijania jaskini. No dobra. I jestem już na dole ponownie. Mogę sobie to uzupełnić o schodki, żebyśmy nie musieli tutaj biegać. W ten sposób, okej. Okay. Te parę schodków trzeba dodać. I zaraz zobaczymy, co nas tam czeka. Tutaj jeszcze będzie zejście na dół w tą stronę. No i teraz trzeba to jakoś mądrze zrobić, naprawdę mądrze zrobić. Wejście zrobimy tutaj. Ok. No i muszę być bardzo ostrożny, na pewno, bo tak jak wiecie, to jest świat hardcore. To jest świat hardcore. No i teraz jak tu dobrze się dostać? Póki co oświetlimy sobie tutaj troszkę. Umatko. Czy on nas widzi? Czy on może wybuchnąć? Chyba nas nie widzi. Dobra. Czyli możemy go zaatakować. Teraz nas widział. Teraz nas nie widzi. I teraz możemy sobie spokojnie atakować. No i jest git, mamy proch. Zdobyliśmy proch, tylko teraz musimy uważać. Ja chyba będę robił w ten sposób, że na razie. Co to było? Burza? Słyszeliście ten huk? Aż się przestraszyłem. Zob tak, grzmot. Kurcze blade. Niedobrze, bo to może oznaczać, że coś nam spłonie u góry, a my nie mamy łóżka, żeby ominąć burzę. No nie mamy łóżka po prostu. Chodź tutaj, osadniku zombie. Niestety będziemy się musieli ciebie pozbyć. No cóż, nic na to nie poradzę. Ok, kolejny. Łomatko. Hmm. To mi się podoba. To akurat mi się podoba. Zrobimy w ten sposób. Ok. Kurczę, nie mówcie, że to jest taka mała jaskinia, że tu nic więcej nie ma. Nie, no coś jest. Dobra. Robimy tak. Mamy przecież tarczę. Myślę, że to przetrwamy. Ale tu był przed chwilą też gdzieś szkielet. Więc trzeba będzie uważać. Dobra, tu jest bardzo mała jaskinia. A zobaczymy z tej strony. No nie mała jaskinia. Lawa. Ale niestety. Kurczę, te grzmoty, ale to jest przerażający dźwięk. Ale niestety. Dalej nie pójdziemy. No bo mamy granicę. I nie ma wody, słuchajcie. Nie ma wody niestety. Aj, no dobra, pozostaje kopać dalej. E, osadnik zombicharczyk gdzie? Przecież już go się pozbyliśmy. Być może jeszcze w którąś stronę też jest jakaś jaskinia. No nic, troszkę tutaj poszukam. Ale przy okazji pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę. I zobaczcie, jaką mamy kolejną ładną głowę. Osadnika zombie udało się zdobyć coś wyjątkowego, myślę. Bardzo fajną rzecz. No dobra, i kopiąc dalej w dół, trafiamy na kolejną jaskinię. Tylko jak widzicie, od razu zaczął się problem, bo ja jestem kompletnie niewyposażony w sprzęt. A tutaj mamy szkieleta, w który w nas ładuje. No i nie mamy też zbytnio jak tam zejść, więc musimy wykopać. Zejście w inną stronę. No właśnie, tutaj też nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc być może tu da radę. Czyli szukamy kolejnego kierunku i być może zejdziemy sobie w dół po prostu tędy. No ale to ja już muszę chyba sam chwilę poszukać, żeby zbytnio nie przedłużać odcinka. Hmm, zobaczcie sami. Tą stroną to był dobry wy wybór, ale zobaczcie, że znowu mamy osadnika zombie. Jakiś wysyp ich tutaj. To jest ciekawe, nie? Ciekawe, myślę, że bardzo ciekawe, czemu tak to wygląda. I teraz czekajcie. Zrobimy tak, żeby lepiej widzieć w ten sposób, i żeby jeszcze na żadną minę się nie władować w postaci szkieletora. Hmm, w razie co się będziemy zabudowywać, chyba co? Tam jest granica. Tam na pewno gdzieś jest szkieletor. A tam co jest? Nie, no tam chyba nie ma nic. Dużo nietoperzy. No i teraz pytanie, czy my tu podołamy? Nie jestem przekonany, nie? Nie jestem przekonany, czy jestem w stanie bezkompletnie jakiejkolwiek zbroi tu przetrwać tym bardziej, że widziałem tam creepera widziałem tam creepera i teraz my <laughs> musimy bardzo, bardzo uważać bardzo, bardzo jak to zrobić, słuchajcie tu jest jakiś nietopeszta, właśnie Ale blisko było. Jakby nas tu wysadził. To mogłoby być koniec naszej przygody. Eee, no dobra, kopię jeszcze troszkę szersze przejście, żeby tam się bezpieczniej dostać. Słuchajcie, wyszedłem troszkę z jaskini. Chyba nie jestem jeszcze na to gotowy, e, bo tam i krypery, i, i szkielety, tak jak widzieliście. A ja niestety. Nieprzygotowany kompletnie. O, właśnie, założyłem głowę. Mamy tutaj trofeum, oczywiście, kolejną, drugą główkę. Tu zaraz chyba idzie dzień, więc być może granica fajnie się nam rozszerzy. Tak. O, i pojawiły się fantomy jeszcze. A wyszedłem trochę, myślałem, że już ich nie będzie. Tak, są fantomy. No to też trzeba trzeba oczywiście uważać. Ale stwierdziłem, że jestem jeszcze niegotowy. No, musimy się doposażyć troszkę. Musimy, więc może. No, gdzie ty jesteś? Może po prostu przygotujemy sobie zbroję. Musimy znaleźć trochę żelaza. Musimy trochę pokopać, żeby chociaż jakieś podstawowe zabezpieczenie było, prawda? Żeby chociaż. chociaż coś. On zaraz pewnie spłonie, no bo idzie dzień, tak jak widzicie. I sikierom zajmujemy. Zadajemy więcej obrażeń na pewno. O, właśnie, idzie dzień. Więc on już nam zaraz tutaj spłonie najzwyczajniej w świecie. Już zresztą cierpi. Zobaczcie, jak się pali. Ciekawe, czy wypadnie z tego główka. Nie? kolejna. Czekajcie, gdzie ja jestem tutaj. On nawet chyba nie chciał do mnie już lecieć dokładnie, bo płonął. Dobra, granica świata poszerzyła się. No i teraz właśnie czemu tutaj te zwierzątka nie mogą przejść? Czemu one nie mogą przejść? Niestety, no i co, nic mi to nie daje? Ja muszę liczyć, że coś mi się tutaj po prostu zespawnuje wewnątrz naszej granicy. Te zwykłe zwierzątka, może jak będziemy pod ziemią, nie wiem czy to możliwe. Może jak będzie się to poszerzało po prostu. Na pewno jedno jest pewne: możemy mieć dużo więcej pszenicy i jedzenia poprzez rozszerzenie naszego pola, nie? Nasza granica rośnie. I myślę, że możemy to zrobić od razu, no bo w ten sposób mamy częstsze plony, proszę Państwa, częstsze plony i dzięki temu więcej pszenicy, a więcej pszenicy, no to oczywiście przede wszystkim więcej jedzenia. Będziemy mogli to robić, ale nadal nie mamy wody, kurczę, nadal nie mamy wody. I powiem wam szczerze, tak mam trochę wrażenie, że utknąłem w martwym punkcie, więc może wy podpowiedzie, podpowiecie, co tutaj zrobić, nie? Dajcie znać, może ja skończę przygodę na ten odcinek, bo i tak wyszło troszkę dużo czasu, a wy podpowiedzcie, jak byśmy mogli dalej to rozegrać. Skoro zwierzęta do nas nie mogą przejść przez barierę, skoro nie mamy jeszcze wody, no to czym tutaj się zająć, żeby to dobrze zrobić? Być może będzie trzeba po prostu znaleźć jeszcze troszkę żelaza i te jaskinie faktycznie mocno wyeksplorować, no bo damy sobie radę, jakbyśmy mieli troszkę chociaż zbroi i tarczy już mamy, to dalibyśmy sobie radę w tych jaskiniach. Tak myślę przynajmniej. Dajcie znać, co myślicie, jak ruszyć, w którym kierunku, co zrobić w tej serii. A na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i komentować. To o co prosiłem, podpowiadać, to będziemy mogli porozmawiać i wspólnie znaleźć jakąś drogę rozwoju w tej serii. Do zobaczenia, cześć, na razie.